Why would you look outside yourself when you have... Zaczynamy nasz pierwszy dzień w słonecznej Lizbonie. All of the world inside. One, two, three, four. Pogoda dopisuje, mam nadzieję, że uda nam się pokazać Wam jak najwięcej miejsc wartych zobaczenia właśnie w Lizbonie. Mamy 3 dni, także zabieram Was razem z nami. To są moje buty na dzisiejszy wyjazd. Na pewno zabieram ze sobą kilka par szpilek, bo muszę zabrać ze sobą espadrille, czy może takie klapki. Cały arsenał dodatków z Renę. I zastanawiam się właśnie nad tym koszyki. Zobaczymy. Rzucam ankietę na Instastory. Pomożecie mi podjąć decyzję. And it shines as it opens. Tak się prezentuje, słuchajcie, moja stylizacja na pierwszy dzień. Postawiłam na szpilki na słupku, kapelusz i kolczyk z frędzlami. Oczywiście okulary, bo jest dzisiaj bardzo słoneczny. Naszym pierwszym punktem wycieczki jest dzisiaj tutaj słynny w Lizbonie Plac Teatralny. Na mnie zrobił ogromny. Słuchajcie, po degustacji od razu mamy jakby lepsze humory. Naprawdę bardzo smaczne, dosyć słodkie, intensywne w smaku, ale na pewno warto spróbowania. Na rozwoju ulicy i tutaj walczymy o najlepszy kadr. Jest dużo zainteresowanych tutaj zdjęć. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Na jednym dodaję relacje na swój profil, na drugim telefonie na profil Renę. Dobrze, że są ruchome schody. Bo jakbyśmy mieli dosyć o tych obok, to... Look inside. You know you can feel it. Ja wczoraj szukałam tego miejsca na Instagramie, bo chciałam przed no surprise. Już ostatni punkt naszej wycieczki. Jesteśmy właśnie na Zamku Świętego Jerzego. No i zobaczcie, na ten przepiękny. Why would you look outside yourself when you have all of the world?